Idea na pewno tak, według mnie, ponieważ rzeczywiście na rynku jest deficyt mieszkań. Szacuje się, że około 900 tysięcy mieszkań jest potrzebnych, żeby zaspokoić potrzeby rynkowe. Natomiast pytanie, w jaki sposób będzie funkcjonował ten program, bo tak jak tutaj pan senator Krzysztof Słoń powiedział, jeżeli to jest program pilotażowy, to znaczy, że będziemy się na nim uczyć, prawda? I chyba warto jakby zaczekać do końca tej nauki, zobaczyć, w jaki sposób on funkcjonuje. Ja mam kilka obaw. A gdzie pan właśnie obawy, gdzie pan widzi słabe punkty? Słabe punkty są przede wszystkim w cenie projektowanej za ten metr kwadratowy najmu. Przyjmuje się, że koszt takiego najmu będzie oscylował w granicach od 10 do 20 zł za metr kwadratowy z opcją wykupu 24 zł za metr kwadratowy. Ja sobie tak zestawiłem z mieszkaniem, które z małżonką moją kupiliśmy na wynajem w centrum właściwie Rzeszowa. 67-metrowe mieszkanie z kredytem na 30 lat. I koszt tego kredytu miesięcznie to jest około 1500 zł. Tu przy założeniu 24 zł za 1 metr kwadratowy przy takim samym mieszkaniu to jest 1608 zł. Czyli to wcale nie jest tak, że to jest dla najuboższych. A tak, tylko pytanie, czy barierą nie jest zdolność kredytowa? I tu jest. Być może barierą jest zdolność kredytowa, tylko że nie możemy mówić, że na podstawie tego programu będziemy budować klasę średnią w Polsce, prawda? Bo nie możemy też mówić, że to jest mieszkanie dla... Bo jeżeli mówimy o tym, że to będzie oddłużenie jakby klasy średniej, prawda, i umożliwienie jej jakby inwestycji tych pieniędzy, które jej pozostaną, no to o klasie średniej będziemy mówić powyżej, nie wiem, 5000 zł, prawda, to już automatycznie wykluczamy z tego, no bo to będą takie koszty mniej więcej, prawda, jeżeli za wynajem rodzina wyda około 1600 zł plus media, to nie możemy mówić o tym, że to będą mieszkania dla najuboższych. Tak, przyjąłem najwyższą, bo akurat zestawiałem ze swoim mieszkaniem. Natomiast jeszcze jest jeszcze. Myślę, że te 10 zł raczej będzie w mniejszych miejscowościach. Raczej nie będzie. I pytanie, moim na ile zdaniem, realne bo to jest nie, 10 zł. To nie jest realne. Jest jeszcze druga rzecz. Kwestia na przykład takiej sprawiedliwości społecznej, ponieważ tu nie mówię już o ludziach, którzy posiłkowali się kredytami we frankach, ale mówię na przykład o pozycji rolników, którzy też są w chwili obecnej współwłaścicielami tego gruntu, który jest dzisiaj własnością Skarbu Państwa czy samorządów. To nie jest grupa społeczna czy zawodowa, która będzie korzystać z tych mieszkań, prawda? Bo oni są jakby związani ze wsią i tam sobie pozostaną. Migracja zawodowa, te mieszkania umożliwią taką migrację tak, zawodową. Nie, to ja nie mówię, że, ale jeżeli ktoś zostanie na gospodarstwie, to nie skorzysta z mieszkania gdzieś, powiedzmy, poza. Ale prawda? Jak będzie na gospodarstwie, to po co mu mieszkanie? Właśnie, ale jest współwłaścicielem gruntu, prawda? I ten grunt będzie przekazywany nieodpłatnie, czy to samorządowy grunt, którego planujemy, dzisiaj jest współwłaściciel. Agencja Nieruchomości Rolnych również będzie mogła przekazywać te mieszkania. Tak, ale w chwili obecnej mówię o samorządzie, prawda? Jest samorząd powiatowy na przykład i jest rolnik, tak jak w Opatowie. Mamy większość rolników, prawda, na terenie samorządu powiatowego i teraz tak, oni będą wnosić aportem, samorząd w ich imieniu również będzie pozbawiał ich części majątku samorządowego za darmo, żeby ktoś inny korzystał, prawda? To nie jest, to zastanawiam się, czy to byłoby sprawiedliwe względem no, poszczególnych klas społecznych czy grup zawodowych, które nie skorzystają z tego programu. Pana zdaniem ten program jest może być mało sprawiedliwy. Widzi pan jakieś inne rozwiązanie, żeby uniknąć tego typu ja widzę rozwiązanie. Konfliktów to, też. Tak, to o którym mówimy od samego początku. Trzeba po prostu pozwolić ludziom zarobić na mieszkanie, odpodatkowując, czyli zmniejszając koszty pracy, koszty podatkowe. Wtedy człowiek, który nie wiem, dzisiaj zarabia 2000, 1800 brutto, ma 1200 zł netto. To sobie takie mieszkanie kupi? Jeżeli odpodatkujemy i pozwolimy ludziom zarabiać, to sobie to mieszkanie kupi. I jeszcze jedno zdanie, jeżeli można, bo nie wiem, czy państwo wiecie, tu mówimy o 6 tysiącach mieszkań, a rocznie oddaje się do użytku na rynku pierwotnym około 150 tysięcy mieszkań. To jest tylko kwestia zapewnienia ludziom możliwości zakupu tych mieszkań. Bo jaką mamy przyczynę tego, że ludzie nie mają zdolności kredytowej? No kiedyś mieli, teraz nie mają.
Szanowni Państwo, ja chciałem tak nawiązać do tego, o czym mówił pan senator Słoń, bo tu jest, zdaje się, że jeżeli zakładamy masowość tego programu, to stajemy przed takim oto pytaniem, czy przyszłością właśnie w Polsce jest wynajem mieszkań, czy w przyszłość dla osób, które chcą być mobilne, czy przyszłością w Polsce jest jednak budownictwo takie jak do tej pory, to powiązanie tradycyjne Polaka z własnością. No właśnie, myśli pan, że to się da, nie wiem, właśnie ustawowo programami jakimiś zrobić, czy nie, to jest kwestia mentalna? Nie da się, bo to jest kwestia rynkowa, wydaje mi się, bo jeżeli pójdziemy w masowość tego przedsięwzięcia, to trzeba się liczyć z bankructwami deweloperów, prawda? Wielu Chociaż firm oni mówią, że ten program im bezpośrednio nie zaszkodzi. Ja myślę, że zaszkodzi, dlatego że nie do końca o tym to nie, nie mówimy. Mówimy o masowości, jeżeli ten program się rozwinie, bo mówimy... Deweloperzy mówią, przepraszam, że oni będą budować w tych swoich cenach, a będą podnosić standard mieszkania. Tak. I myślę, że tutaj akurat deweloperzy sobie poradzą. No tak, tylko właśnie jeżeli to będą te same ceny, to już tak jak na wstępie w poprzedniej mojej wypowiedzi powiedziałem, że to jeżeli ktoś zarabia 5000 zł, powiedzmy, to stać go i na wynajęcie, i na zakup w deweloperskim budownictwie mniej więcej. To są podobne koszty na swoim przykładzie, to właśnie przedstawiłem. Natomiast chciałbym oddać PiS-owi to, że rzeczywiście nie kierował się, tak jak powiedział wicepremier Morawiecki, że tutaj ten program nie ma podtekstu politycznego. To trzeba przyznać, że został wylosowany i Poznań do tego programu, gdzie tam Prawo i Sprawiedliwość nie wygrywa wyborów i większe miasta, gdzie nie wygrywa wyborów. Bo w tym jest też cel. No w Poznaniu, chodzi o to, żeby wygrał, nie, tak? Ja rozumiem, ale w Poznaniu to będzie ciężko, prawda? Jednak te ośrodki mniejsze. Szkoda, że właśnie Podkarpacie tak sąsiadujące z nami ma 3 miejsca, Świętokrzyskie nie ma żadnego, no ale to tak jak pan senator obiecał, popracujemy nad tym.